Eliasz i kruki. Słudzy króla Achaba ciągle szukali Eliasza. Nie mogli wpaść na to, gdzie ukrył się prorok, ponieważ to sam Bóg wybrał dla niego kryjówkę. Był to piękny zakątek ziemi nad potokiem Kerit, który wpływał do Jordanu. Potok płynął między skałami, w których znajdowały się głębokie jaskinie. Rzadko kto tu przychodził. Tutaj Eliasz był ukryty i przed palącym słońcem, i przed nocnymi chłodami. Jednak w końcu i w tym miejscu słońce wypaliło ziemię, tak jak w pozostałych częściach Izraela. Eliasz wiedział, że ludzie cierpią z powodu pragnienia i głodu. Jednak on całe swoje życie powierzył Panu. Chłodną wodę mógł pić z czystego potoku. Pomodliwszy się i poprosiwszy o błogosławieństwo na noc, Eliasz spokojnie zasnął. Poranek, jak wszystkie poprzednie, wstał słoneczny i spokojny dzień. Zbudziwszy się ze snu, prorok nie zapomniał podziękować Bogu za spokojną noc i poprosić o błogosławieństwo na kolejny dzień. Nagle zobaczył czarne kruki krążące nad jego głową. Ale co to? Drapieżne ptaki zaczęły obniżać lot, trzymając w dziobach chleb. Troszkę później przyleciały znowu, tym razem z mięsem. Co za wspaniały i łaskawy Bóg! Eliasz całkowicie mu ufał, w nic nie wątpił i niczego się nie bał. Jak widzisz, Pan Bóg dla ochrony swoich dzieci może wykorzystywać nawet ptaki. Może zapytasz, skąd kruki wzięły chleb i mięso i jak znalazły Eliasza? Ptaki są także Bożymi stworzeniami, a ich Stworzyciel zna język Twojego stworzenia. Pan daje ptakom skrzydła i mówi im, dokąd mają lecieć. Tak właśnie było z tymi krukami. One doskonale poradziły sobie z wykonaniem zadania, przejawiając troskę o człowieka. Eliasz patrzył na potok, który z każdym dniem stawał się coraz mniejszy. Pewnego dnia, kiedy się obudził, zobaczył, że wody w potoku już nie ma. Jednak nie zmartwił się tym, nie zwątpił w Boga. Czekał na głos z nieba i nagle usłyszał: wstań i idź do Sarepty. Nakazałem tam pewnej wdowie, żeby cię karmiła. Eliasz wstał, podziękował Bogu i z pokorą wyruszył do Sarepty. Na podstawie pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 17, wersety od 1 do 7 oraz Psalm 147, wersety od 12 do 20. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.